Jesteśmy teraz na jednej z kolejnych inwestycji związanych z rewitalizacją, którą prowadzimy. Powstaje tutaj budynek taki wielofunkcyjny, który na dole będzie miał salę kinową. Niewielką salę kinową, taką kameralną. Ponadto na dole będą jeszcze mieszkania treningowe dla osób, które będą przystosowywały się do samodzielnego życia. Ponadto na górze będzie rehabilitacja. Będą gabinety rehabilitacyjne. Będzie taka sala do ćwiczeń. Budynek wyposażony w najnowsze urządzenia, instalacje, budynek budowany praktycznie od podstaw. Dodajmy również, że wszystkie obiekty, o których mowa w tych materiałach, posiadają windy. Tak, budynek wyposażony w windy i jako ciekawostka w pewnym sensie zasilany z pompy ciepła, tak żeby no, był w miarę bezobsługowy, nowoczesny. Prace zakończą się w tym roku? Prace powinny zakończyć się w połowie tego roku. Wcześniej w tym miejscu znajdował się budynek, który kiedyś też był kinem, następnie pełnił funkcję remizy strażackiej.